Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając mówił do zgromadzonych. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Dlaczego kobieta z Ewangelii oddaje wszystko, co posiada? Czy to jest z jej strony rozsądne, roztropne? Czy takim gestem nie wskazuje na fakt, że po prostu zabrakło trzeźwego myślenia? Czy nie jest to zachowanie ryzykowne z jej strony? I gdybyśmy w życiu kierowali się przede wszystkim rozsądkiem, może nigdy byśmy nie otarli się o heroizm. W heroizmie jest coś szalonego, coś nieprzewidywalnego. Coś, co nas pcha wewnętrznie, dodania z siebie to, czego gdybyśmy kalkulowali umysłem, nigdy byśmy się na taką postawę i na takie decyzje nie zdecydowali. Tak naprawdę dają innym Pana Boga ci, którzy są bogaci duchem. Nauczyli się w życiu tracić i godzić z tym, że pewnych rzeczy nie posiadają i nie będą posiadali. Ci ludzie emanują jakimś wewnętrznym duchowym pięknem, ubodzy duchem. I taką jest ta kobieta z dzisiejszej Ewangelii. Była dyskretna we wrzucaniu pieniędzy do skarbony. Ona nie pokazywała, że daje wszystko, co miała. Choć w porównaniu z tymi, którzy wrzucali, byli bogaci, było to niewiele, ale dla niej to było całe utrzymanie. Jezus jest wzruszony darem tej kobiety, a przede wszystkim tą kobietą. Wielka jest w swoim dawaniu. Zobaczmy, że nasza wielkość czy małość wyraża się w tym, co dajemy, ile dajemy, albo też jak dajemy Bogu. Ona dała wszystko, nie z tego, co jej zbywało. Gdy człowiek z serca daje, zawsze daje najwięcej. Była dyskretna we wrzucaniu tych pieniążków. Zauważano wielkich tego świata, osoby pięknie ubrane, dystyngowane, wykształcone, mające pozycję religijną czy polityczną. Tę kobietę zauważył wyłącznie Jezus, który potem zwraca uwagę uczniom na nią. Jezus zobaczył jej dar. Jego pociągają ludzie wrażliwi o pięknym sercu, którzy wszystko dają. Zauważmy, że ciekawą, że ci, którzy mają piękne serce, oni potrafią dawać. Takimi są również grzesznicy, takimi są również ludzie, którzy są zagubieni. Gdzieś najgłębiej jedynie Bóg dostrzega piękno ludzkiego serca. Pocieszające jest to, jak Jezus patrzy na człowieka. I w tym, czego po ludzku bardzo mało w człowieku, on dostrzega pełnię. Jezus tam, gdzie człowiek ma mało, dostrzega wiele. Ale tak potrafi patrzeć jedynie Bóg. I naszym powołaniem, naszą misją jest to, żebyśmy nauczyli się patrzenia Boga, odczuwania Jego, Jego wrażliwości serca. On w prostocie gestu widzi pełnię. W małym darze jest to, na co przede wszystkim
oczekuje, gdy dającego wiele to kosztuje, co daje. Co mnie kosztuje z tego, co ja daję? Wtedy ujawnia się moja wielkość przed Bogiem. Dając Panu Bogu, często ofiarujemy to, co nas nie kosztuje. Ludzie dają to, co im zbywa, na przykład ze swojego czasu. Co możemy dać niezwykle cennego z naszego życia Panu Bogu? Czas. Możemy dać czas. Mówił kardynał Wyszyński, czas to jest miłość. Jak mam dla kogoś czas, to oznacza, że go kocham. Jestem nim zainteresowany. Poniekąd stawiam go na pierwszym miejscu w moim życiu. Wszystkie inne sprawy zostawiam gdzieś na uboczu. On jest ważny. Dając Panu Bogu, ofiarujemy często to, co nas nie kosztuje, nie boli, nie pozbawia poczucia bezpieczeństwa. Ten, kto daje z serca, nie skupiając się na własnych potrzebach, na własnych myślach, wyłącznie myśląc o tych, którzy są w biedzie, on daje najwięcej. Daje najwięcej, kiedy mam na uwadze kogoś drugiego. I proszę zauważyć, ta kobieta, ona nie patrzy na swój zysk w postaci podziwu patrzących na nią. Ona nie patrzy, ona nie zwraca uwagi na to, że ktoś doceni to, co ona daje. Nie zwracajmy uwagi na to, że ktoś nas zauważy, doceni, będzie podziwiał. Dajemy tak, że nie wie lewa nasza ręka, co czyni prawa. Uczeni w piśmie zabiegali o to, co jest zewnętrzne. I to, co człowiek na siebie zakłada, nie przyczynia się do jego wielkości. Nie daje prawdziwego poczucia godności. Nie mówi o głębi jego ducha. Tym, co faktycznie objawia człowieka, to jest jego serce. Jakie jest moje serce? Taka jest moja modlitwa. Takie są moje relacje z innymi.